święta Bożego Narodzenia już za nami, no ale za to wielkimi krokami zbliża się najbardziej szampańska noc w roku. Mowa oczywiście o Sylwestrze. No i ten ostatni dzień 2021 roku możemy spędzić na domówce z przyjaciółmi bądź z rodziną, ale możemy też ruszyć w miasto, a ja Państwu podpowiem, gdzie warto się wybrać. No z pewnością zadowoleni będą wszyscy kinomaniacy, bowiem w kinach Meduza oraz Helios można obejrzeć mnóstwo filmów. Każda z tych jednostek przygotowała po dwa bloki. No i tak w Meduzie zobaczymy m.in. w Co grają ludzie oraz Na Rauszu, a w Heliosie Matki równoległe oraz Szczęścia chodzą parami. No ale Sylwestra możemy też spędzić koncertowo, bo właśnie tutaj w Filharmonii Opolskiej odbędą się dwa koncerty z melodiami, z muzyką z filmu Blues Brothers. Pojedyncze wejściówki zostały też do Teatru Kochanowskiego. Tam również odbędą się dwa spektakle. Przyszedł mężczyzna do kobiety oraz Testosteron. No a z kolei fani aktywnego spędzania czasu mogą Sylwestra spędzić biegając z grupą Wieczorne Bieganie w Opolu o 18.30 na Wyspie Bolko oraz o 23.50 morsując na kąpielisku Bolko. Także jest to również bardzo ciekawy sposób wejścia w nowy rok. Na sportowo można też spędzić kolejne dni. Możemy na przykład, jeżeli wstaniemy odpowiednio wcześnie, o 9 1 stycznia wybrać się na noworoczny parkrun. O 12 pobiegać również po Wyspie Bolko z grupą Wieczorne Bieganie w Opolu. W samo południe możemy też spotkać się z Łukaszem Berlikiem na noworocznym spacerze przyrodniczym po Wyspie Bolko. A miłośnicy rekreacji w wodzie powinni z kolei wybrać się na Wodną Nutę w niedzielę, tam o 11 rozpoczną się zajęcia z aqua zumby oraz jogi w wodzie. Przypominamy także, że cały czas otwarte są pozostałe obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Orliki, lodowiska, Toyota Park, więc ten szczególny noworoczny czas możemy spędzić w naprawdę ciekawy sposób.